chiaro, Rosario. Adios. Adios. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z gry Far Cry 6. Moi drodzy, będziemy kontynuować przygodę naszego głównego bohatera, który ma na imię Dani i który jako partyzant próbuje dokonać czegoś niemożliwego, ale moi drodzy, jest nas coraz więcej, mamy coraz więcej sprzymierzeńców i myślę, że Castillo odczuje nasze poczynania. Nie tylko na wyspie, ale także poza wyspą. Także moi drodzy, zapraszam was do kolejnego odcinka, zapnijcie mocno pasy i co? Bawimy się partyzanta. Jedziemy. Okej, okay, moi drodzy, jestem bodajże w Isla Santuario, tylko jest tutaj ze mną mój kolega. Tam, gdzie skończyliśmy, przyznam się, że troszeczkę pograłem poza odcinkiem, poza gameplayem też mogę powiedzieć, bo chciałem tutaj sprawdzić parę istotnych rzeczy, mianowicie... Jezus! Jasny gwint! O Boże, alem się wystraszył. Co to było? Pies tak zasuwał? Oho, 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 zobaczcie, moi drodzy, tam jest jakaś zadyma. Tam widać żołnierza. Możemy tam wysłać po naszego kolegę. Czekajcie, gdzie on tam jest? A jest. Bierz. Kurczę. Mucha? Fuh. Chyba nie. On, zobaczcie, jak się przelazły tak fajnie. Tu są partyzanci, no kogoś zabił ten żołnierz. No, powiem wam szczerze, że też nasz pomocnik tak sobie średnio radzi. Ja mogę mu to trochę pomóc. On go cały czas odrzuca, no i popatrzcie się. Udało się, załatwił go. Dobra, głapo troszeczkę oberwał. Aczkolwiek nie aż tak. O! Ham? Jakaś nowa animacja. Dobra, moi kochani, tu jest jakiś pies, ten zginął. Dobra, nieważne. I gra mi teraz troszeczkę działa lepiej. W sensie, no więcej jest FPS-ów. Możemy się udać tak po prostu na wprost, ewentualnie. Tutaj sobie poczekajcie, bo ja muszę sobie poprzypominać, bo nie grałem dawno i jest pewien problem. Czekajcie, amigos, tutaj sobie go na razie podziękujemy, po prostu odprawimy go. Tutaj mam jeszcze chorizo, ale to zobaczymy. Mi się chorizo kojarzy z zapiekanką. Nie wiem czemu. Czekajcie, mapa. To tap i zobaczcie. Kurde, ja mówię, że tu jest Isla Santuario, a tu... O Jezus, Jezus. Ale tu jest ogromna wyspa. To jest tylko taki mały pryszcz. Okej, okay, moi drodzy. Chcesz naszej pomocy udać się do składu i zdobyć dla nas paliwo, dzięki któremu przetrwamy, a potem zabij komandantę, żeby zastanowił się, zanim drugi raz wywinął taki numer. Ale zaraz. Dolina Mamutio. To jest gdzieś tu. Dobra. Nie tak daleko. Jako sobie poradzimy. Czekajcie, 317 metrów. No to lecim tam. Obadać tą miejscówkę. Tu jest jakiś żołnierz, zdaje się, wojak. Tak mi się coś wydaje. A tam był nasz krokodylek. A czekajcie, schowajmy giwerę. Ej, a czemu ty na mnie strzelasz? Przecież... Ja ci... Dam, dobra. Nie opisałem się, ale gitara. Lecimy, tam mamy misyjkę. Misyjkę mamy i tam też mówiłem chyba dzisiaj na live, że to nam trochę potrwa. Tych odcinków będzie multum najprawdopodobniej. Tu jest chyba jakiś posterunek, bo widzę coś na czerwono, więc wojak się tam może kręcić. Zobaczmy więc co i jak. Chociaż tutaj niekoniecznie może być jakiś żołnierz, ale jednak jest. Czekajcie. Dobra, załatwiony. W strefie zakazanej. Nie wiem, co tu trzeba zrobić, ale nie interesuje mnie to. Chodźcie tam, gdzie powinniśmy iść. Dani, nuci coś. Aha, wiem, co nuci. Partizanto. Partizano, znaczy. O kurczę. Ciekawe, jak to nam pójdzie. I... Jak się to
Brało komórką? Aha, dobra. Aha, nie, no spoko, tutaj mogę podejść bez problemu. Myślałem, że będę w strefie zakazanej, nie? Ale jednak nie. Tu jest piesek. O, jaki fajny. Mogę cię pogłaskać? Chodź tutaj, pieseczku. Fajny. Pogadajmy więc z tym gościem, co tutaj kroi tego rekina. Let me guess. Clara Garcia talked you into this. She even had us fishers hooked on her Libertad nonsense. Convinced us to help her little invasion of Santuario. Lost five of my best. Now Clara calls me begging for boats, more recruits. Pff, I'm a pirate first, fisher second. Thank the blockade for that. We use our boats to pull fish from the sea, and we get people and contraband past the army. But el presidente tightened his grip. The new comandante, Rosario, has locked down all the fuel to keep it out of Libertad's hands. Murders anyone who dares get near it. I heard you liberated the refueling station. Gracias. But if Clara wants us to help Libertad, kill Rosario and show the army we won't go down without a fight. Nagrody, jakieś tam expa, doświadczenie partyzanckie i wędka. Dobra, moi drodzy, przyjmiemy. Suerte, compay. Paliwo rewolucji. A co tutaj robi mój przyjaciel? You want me to steal one? Been doing that since I was a kid. You're in the big leagues now. You need a car? Just call for one. I'll have a friend bring it right to you. Gracias. But you don't have any friends, Juan. Just shut up and call for a car, Danny. Narzędzie naprawcze mam. Jakaś bryka tutaj ma niby podjechać po mnie. Belmont, Valentina, Joana. Pojazd Daniego. Tylko gdzie on jest, ten pojazd Daniego? A przecież mojego kolegi nie wzywałem. Dziwne. Przeprowadza... Zabij komendanta Rosario. Czekajcie, bryki. Wezwij brykę za pomocą kół. Przytrzymaj koła broni. Twoja bryka zostanie ci niezwłocznie dostarczona. Skorzystaj z bagażnika, żeby uzupełnić amunicję, gdy będzie ci potrzebne. No proszę. No, twoja bryka jest w drodze. No jest szybciej, bo wcześniej trzeba było podchodzić pod jakąś ścianę i czekać na bryczkę. O, dziękuję. A tu... O kurde. Dobra, dobra. Dziękuję za bryczkę. Ale co ten aligator robi? Przecież ja podziękowałem za pomoc. Czekajcie. Amigos. Odpraw. Uciekaj. Sprawdźmy mapę. I tutaj jest... Pierwsza, dobra, okej. Okay. Wsiadamy. Może bym tak zmienił fotel, bo chcę prowadzić. Juan, this is a nice car. That's not a car, Danny. That is a 1956 Beaumont Valentina. She's a work of art. Dzieło sztuki, no niech będzie, no ładnie wygląda, nie powiem. You're definitely one of a kind. Zasuwam ładnie. Póki co bez przeszkód. Jeszcze pół kilometra do celu. Raczej nie będę chciał jechać na skróty, tylko jakoś tutaj będę chciał skręcić, jak ta droga dalej prowadzi. Bo tutaj wszystko ładnie mnie prowadzi za rączkę. Wjeżdżamy w jakiś teren zabudowany. Żołnierz gdzieś był po prawej stronie, zdaje się, ale to nic. Okej, okay. Wyprzedzamy. Popadało trochę. No ale to nic takiego. Mokry deszczyk mi nie zaszkodzi. Dużo tutaj żołnierzy się kręci. Po prawej stronie też. Ojej, źle pojechałem, czekajcie. Ale wiem też, że ten samochód jest stary, ale daje radę sobie. F8 tam jest jak nic. Oho, zaczną chyba do mnie strzelać w strefie zakazanej. Ojoj. Nie, nie jestem w strefie zakazanej. Po prostu sobie przejadę. Tutaj pocisk. Mam światła? Kurczę, tu jedzie żołnierz.
Wiecie co, nie będę go wyprzedzał, bo może się wkurzyć na mnie. Daleko jeszcze? Nie tak daleko. Jedzie ćwoku. Chyba załapali, że coś nie tak. Dobra, spadamy, moi drodzy. Mam jeszcze tam 200 metrów. Dobra. O, tłumiczek mi się trochę rozgrzał. Chodźcie tam. Mamy... Chyba się pokłócili troszkę. Dochodzi do jakichś spięć. Zobaczymy, co tutaj jest. No musimy te paliwo ogarnąć. Co tam jest? Choke? Kurde. Niedobrze. No, ale spokojnie. Zobaczymy, czy da, tutaj da się jakoś podejść. A tam nic nie ma. Wiecie co? Najpierw, zanim tam podejdę, to mi się coś za bardzo nie podoba. Muszę określić, ile wrogów się tam tutaj znajduje. I najlepiej będzie, jak wyjdę na tą wieżę i rozejrzę się komóreczką. Szybciutko, Dani. Hop, 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 hop. Może też jakieś wyposażenie znajdziemy. No, ciężko powiedzieć. Tak myślałem, metal. Dobra. Jest i Rosario. I ma tam trochę tych strażników. Tam też jeszcze ktoś jest. No, jest tu trochę przeciwników. Ile tu ma ich jest? W sumie czterech. Raz, dwa, trzy, cztery. Podejrzewam, że jeszcze więcej ich tam się gdzieś kręci. Albo i pięciu jest. I czołg. To jest najgorsze. Trzeba tego głąba załatwić. Dobra. Wszystko wiemy. Możemy zejść. Ważni przeciwnicy często mają przy sobie klucz do swojego składu. We wszystkich bazach MND znajduje się skład z cenną bronią. No to dobrze. Okej, moi drodzy, teraz trzeba wymyśleć, jak tam podejść, żeby załatwić tego łobuza. I tych ziomków, którzy go tam pilnują. Strefa zakazana. Nie wiem, czy tutaj przypadkiem nie wejdę. No jest to mała baza. I doskonale wiem, że nie będzie łatwo, nie? Kurde, ten jest opancerzony. Spróbujemy tutaj jakoś się pokręcić. Oj, będzie ciężko. Chyba posiłki, tak mi się wydaje. Czekajcie, zatrzymajmy się tutaj. No i po tobie, pani komendant. Adios. Adios. Dobra. Mamy ją. Okej. Okej, pani komendant jest już w lepszym świecie. Dobra, moi drodzy. Tam była gdzieś skrzyneczka, doskonale pamiętam. Możemy sobie tutaj wziąć amunicję. I tu jest skrzynka EBND. Sprawdźmy, co tutaj dla nas mają. Skorpion. Pistolet powtarzalny. Dobrze. Tutaj jest jakaś skrzyneczka. Weźmiemy wszystko, co tutaj jest. Dobra, metal. Dzięki temu możemy wytworzyć jakąś broń. Tutaj są czołgi. Okej, teraz gdzie ja mam iść? Bo nie wiem. Za bardzo. A tam? Co jest ciekawego? Chodźcie zobaczyć. Aha, muszę opuścić to miejsce. Dobra, rozumiem. Może można by tak czołgiem jechać, nie? Ale nigdy czołgiem nie jeździłem, więc nie wiem, jak się tym jeździ to naprawdę. Wsiądź na fotel kierowcy. Aha. A strzelać się da? Czekajcie. No da się. Musimy opuścić strefę zakazaną. No jakoś w miarę jadę tym sprzętem. Tylko wiecie co? Pasuje opuścić tą strefę. Wychodźmy z tego czołgu. Już sobie pojeździłem. Wystarczy, bo nie mam celów. Może jak tutaj podejdę, to coś się wreszcie stanie. Chodźcie do góry, po tych linkach, czy też lnianach. Dla Tarzana będziemy robić zaraz. Dobra, okej, okay. Cel zrealizowany, co teraz? Okej, Benito, Rosario is dead. And the fuel is flowing again. Si, carajo. I admit, I got
did you, kumpai? I know a thing or two about looking out for your own. No właśnie, widziałem, jak potrafiło sobie zadbać. Lufa mu się zapaliła. Udało się wypełnić. Ukończono operację paliwo dla rewolucji, ale była jeszcze jedna chyba stacja. Co teraz? Wędka też. Nagrodzie, nagrodę. Benito's back on your side. He's on his way to you right now. Shit, Danny, gracias. Now get your ass back to camp. It's time to get off this island. Just remember our deal. I've paid my rent and then some. One of those boats has me sailing to Miami. I keep my word, Danny. How about we change history first? Aha, ona zaczyna coś kombinować. No w sumie nie dziwię jej się, bo tutaj Danny jest kozak. Nie wiem, czy pojedziemy do Miami, chyba nie. Jak szybko zasuwa? Co tutaj mamy, moi drodzy? Coś ciekawego? Wartego przeglądnięcia? Nie. Moi drodzy, musimy się teraz dostać szybką podróżą. Zawsze mi się mylą te przyciski. Tutaj do obozu partyzantów. Czekajcie, jak tam się dostać? Szybka podróż najlepiej byłoby. Dobra, jedziemy. Isla Santuario to jest ogólnie cała ta wyspa. Mhm. Jesteśmy w obozie. Oho, będziemy teraz oglądać filmik. Zasada 73. Rewolucje nie wygrywają nieustraszeni. Wygrywają ci, którzy inni się boją. Dobrze wiedzieć. Mam jakieś szlaki. Oho, mamy rozwalić statki Antona. Przecież my jesteśmy rybakami, do cholery. To znowu. What are you doing? Try it. It's fun. What's the plan, Heffa? For Anton to see us from the fucking capital? Yes. Well, it's working. You've got 20 minutes until Anton's forces come. So you better start running. Go. I said, run! Crews of the guerrilla, Juan Cortez. A revolution is not won by the fearless. Is won by the feared. What does Anton Castillo fear? Free elections, free expression, free outcasts. Ayara free of Castillos. But he will fear nothing unless you are willing to die for your freedom today. Ale teraz przycisnęła. Wow, brawo, Clara. Because today I'm going to put a hole through Castillo's warships. I am not fearless. I am scared as hell. But I promise you one thing. I will be feared. Viva libertad. Viva libertad. Viva libertad. Danny też? Let's go home, Grias. Does she know what she's doing? Who cares, Danny? She knows what we need. See you from the sky, guerrilla. Czyli wychodzi na to, moi kochani, że nie wrócimy do Miami. Okej, okay. Co możemy zrobić? Co możemy podziałać? Mamy ten automat. Dobra, moi drodzy, nic tutaj ciekawego. Nie miałem to zgasił, bo ci bandyci zaraz tu przyjadą i zrobią nam taką zadymę, że szok. You get that chopper up and running? See, but there's an anti-aircraft cannon blocking the airspace around Castillo's warships. Keep up, old man. Already to get out. Careful, Danny. You're starting to sound like a real fucking guerrilla. Weź na szczyt latarni morskiej. Jezu, przecież to jest tak daleko. Tu jest ta nasza baza partyzantów. O, mam już 8 piłek z powrotem. Okej, no w sumie po co ja idę, jak ja mogę użyć tyrolki? Jedziemy. Czy tak będzie szybciej? I jup. Noki. A ja mogę się w ogóle tam przedostać? Czekajcie, co tu mamy w opcjach? Arsenał. O.
Ja dalej chodzę w tej masce? Boże. Zmień. Mam jakieś inne nakrycie głowy? Popatrzcie się na to. Tu dopiero mam. Dobra, zostawmy to. Masakra jakaś. I tu jest ten skorpion bodajże. Dobra, nie chcę skorpiona na razie, nie na niego czas. I czekajcie. No widzicie, to jest strasznie daleko. Szybka podróż, mogę się też udać do miasteczka albo tu. Przez tą zatokę. Chodźmy do miasteczka, tak będzie troszeczkę lepiej. Cały czas to się pokazuje, bo jesteśmy na tej wyspie. Ta wyspa właśnie nazywa się Isla Santuario, czy jakoś tak. Teraz odległość się zmniejszyła? No pewnie. Chodźcie moi kochani, lecimy. Okej. Okay. Clara, I'm close to Castillo's ships. Muy bien, Danny. You'll be boarding those ships as our assault element. Julio, where are you? I'm in the lighthouse. Sitting pretty with an RPG in perfect line of sight to the ships. O kurczę, czyli RPG mają. Top of the tower, round in the chamber. Scope dialed in. One. Focus on guerrillas. Air One is in the skies and my bullets are hungry. Remember. We take those ships and we punch a fucking hole straight to our island. We get one shot at this, Libertad. See you on the other side. O kurczę, czeka nas dość ciekawe zadanie. Tylko jak ja mam się tam niby dostać? Chyba będę musiał na tą wieżbę użyć... wieżbę. użyć tyrolki na tej wieży. Dobra, lecimy. Zasuwamy do góry. Myślałem, że po schodach jakoś się dostanę tam. I oni tam mają RPG, moi to będzie za tym jak Pieron. Jeszcze nasz szalony Juan ma helikopter. Możemy to zabrać? Możemy. O kurde! Ziomek! You want to use your camera to check out the defenses on those ships. Look before you leap. To są te statki. Oj, moi drodzy, czeka nas naprawdę ciężka walka. Yes. I mamy to załatwić. Trzeba się pozbyć żołnierzy, tylko jak ja mam się niby ich pozbyć, co? Słuchajcie, to jest dość duży obiekt, ja bym tam jakoś płynął. To może i bym coś podziałał, po cichu bym ich wykończył wszystkich. Bo wyłączałbym alarmy, tylko jak się tam dostać, Gabriel Castillo. Może skorzystać ze spadochronu, używając podczas spadania, no mogę. Jak ja się tam dostanę, to tego nie wiem. No dobra, zaraz wyląduję. Co ja zrobiłem? Aha! Moi drodzy, płynąłem na minę. Okej, wszystko rozumiem. Wszystko rozumiem, wszystko teraz ogarniemy. Jest mi trochę lepiej chyba. Ale płyńmy szybciej. Jeden i drugi statek. To będzie akcja, moi drodzy, rewelacja. Tu możemy wyjść w sumie. Dostać się i pierwsze to wyłączę alarm, jak będę miał taką możliwość. Clara, I'm on board. This is it, Danny. Clear those ships and don't be afraid of using their own weapons against them. Those turrets pack one hell of a punch. Ale ja chcę wyłączyć alarm na razie. Jest i paliwo, tu się chyba nie da wejść. I spróbuję po kolei tych przeciwników wykończyć. Benzyna, dobra. Tu się nie wejdzie, nie, to nie jest Far Cry 5. Czy New Dawn, że dało się gdzieś tam wchodzić. Amunicja pełna. Kamera była.
Gdzie ta kamerka była? Jak mam to rozwalić? Po prostu strzelać? Kurde. Kurczę, zauważyli mnie. Mam przechlapane. Czekajcie. Ognia. Przygotuj się, Dani. Dobra, jestem gotowy. Klaro, teraz co mam zrobić? Powiedz mi najlepiej, muszę chyba się tam dostać. Dobra. Moi drodzy, to hop, siup do wody. Wynurzamy się i lecimy. Może mi się uda tutaj trolkę wystawić. Chociaż nie wiem, czy dam radę. Nie. Nie ma takiej możliwości, żebym trolkę wystawił. No nic. Chodźcie, musimy się dostać supremo gotowe na ten statek. Tamten jest chyba w miarę ogarnięty. A teraz zasuwamy tutaj. Szybciej, szybciej, szybciej. Walka dopiero się zaczyna. On tutaj ładnie odciąga ich uwagę. Problem w tym, że oni mi uciekają. Po cichu najlepiej. Po cichu i to jak wyjdzie. Dobra, rozwalam tych przeciwników. Weźmy trochę tej amunicji. Czekajcie, bo tu kogoś widzę. Pancerny. Załatwiony. Ten też. Nawet nie wiem, gdzie mam teraz iść. Poczekajcie, muszę się dostać chyba tam. Użyjemy kotwiczki. I zasuwamy do góry. Jezu, ale mnie rzuca. Dobra, okej. To już koniec? Nie, jeszcze nie koniec. Muszę wyjść tutaj chyba na sam szczyt. No i co? Oczyść zabezpiecz statki. Żołnierze chyba też wykończeni. Dobra, cel zrealizowany. Wow. Ale teraz zrobiliśmy. Tak jest, spadamy stąd. O kurde. Dani, ruszam po ciebie. Zrobiliśmy robotę, tylko mnie jakoś odkryli, no niestety. No właśnie. Gdzie jest Clara? A jedzie. Znaczy płynie. Gitara. O. Benzynka. Przytulimy. Dobra. Teraz oglądamy przerywnik. I kończymy dzisiejszego gameplay. Tylko co się zacina w filmikach? Mam ledwo 30 FPS-ów. Nie wiem, czemu tak jest. Leon Dejara i będzie BOOM! Właśnie o tym mówiłem. Hell of a fireworks show. Had to give you credit, Clara. You fucking did it. We did it, Danny. That was the difference. What's your plan when you reach America? Me and my friend Alejo were going to work shit jobs until we could scrape up some money. Open a body shop. If the Yankee blockade taught us anything, it's how to keep things running when you got nothing. That's the dream? Sure, Yankees might pay you to park their cars or pick their fruit, but you'll never be one of them. The American dream doesn't come in our color. Okay, if we're shitting on dreams, what are you going to do if you win?
Presidente Garcia? The next president won't last 6 months before they are assassinated. Wait, what? It's the truth. Won't free elections solve that? What happened to your list? It's a vision, Danny. But I'm not as naive as you think. This revolution will free Yara, but won't fix it. When we take the capital, Yara will be burning. Yarans will be killing Yarans for a generation. Uh-huh. This fight will take the rest of my life. Yara is stuck in a cycle of tyranny and revolution. My job is to show teraz jakoś nie ma lagów, ale wcześniej były. You have to do this. What makes you say that? No one would choose this. No, Danny. Everyone. Isla Santuario zostałoby zwolone, tak mi się wydaje. Chooses this. But you know, I can really see you stocking shelves in one of those giant Yankee supermarkets. Fuck you. No. I just think you'd look good in a little uniform, name tag, maybe a fancy apron. Leave me out of your fantasies, Clara. Teraz już przestało zaczynać podczas filmików. Nie wiem, czemu tak jest. No i tutaj znowu ileś tam FPS-ów. Moi ulubieni partyzanci. Tonight we celebrate. I'm sorry, Hefa. What's wrong? Co się stało? Julio się nie zameldował, czyli co, nie żyje? Dorwali go? Castillo i jego żołnierze? Więzienie Coronado Esperanza. Libertad will kill you fucking Trujans! Traitors! Criminales! Puta. O nie. Mio, the difference between a true yarn and a fake yarn, it can be hard to see, but it's there. A true yarn understands that loyalty to country is key to his survival. Not justice, not love, not even family. Loyalty to a vision that looks beyond themselves. Come mierda. Fake yarns love to be the outcasts. They are addicted to their surface perversions. Chaos, lies, like wild dogs. But dogs can be broken. They can serve paradise. To nie jest gra dla. And if a dog refuses to break, like Julio here, like Clara Garcia, like Libertad, then we must put them down. Papa, you've proved your point. Put Julio down. This is a difficult step to paradise, mio. No, tatuś jest nieźle przyknięty. But when you achieve our vision, I promise you, there will be no more steps. I'm coming, Lita. Fine. Then enjoy the show. Ja pierdniczę. Porąbana gra. Zasada numer 20. Partyzantem zostaje się na zawsze. Będę wykonywał, moi drodzy, misje główne, ale chyba tutaj wszystkie misje są misjami głównymi, tak mi się wydaje. Zatłukli go. Julio checked in. Proof of death. Join your friend Lita and his suite hereafter. I keep my promises, Danny. You wanted a boat, you got a boat. It's a beautiful piece of shit, but it'll get you to a Yankee beach. One with the naked fatties. You two are just gonna let me leave. Bullshit. You could have sold us out a long time ago. You're my best kid. I can't promise you victory, I can't even promise you survival. What I can promise you is this. You are the lucky one. That usually work? 50-50. No to co? Nie wiem, co mam zrobić. Mam odpłynąć? Czyż to nie koniec gry?
O, jakiś Ubisoft Connect szyn dostałem. Zatonie w połowie do Miami. No nie wiem. Co mam zrobić? Awans. Siądź na fotel kierowcy. Czekajcie. Wzrosła liczba żołnierzy na całej silniejszej jednostki. Dobra, moi drodzy, ja jednak stąd spadam, bo to czy to się rozleci. Zobaczmy. Schowajmy pukawkę. Co tutaj jest w ogóle ciekawego? My jesteśmy... Wyspa Libertad. Libertad, a tu jest ta wyspa. Dobra, dobra. Powoli zbliżamy się tutaj. Przyjdź ze mną, porozmawiaj Dani, dołącz do Libertad. Będziemy mogli wypalić reżim Castillo do gołej ziemi. I tylko tutaj jest chyba. To ja bym miał tam dojechać, czy co? Nie wiem, moi drodzy. Chodźcie. Chodźcie, zobaczymy. Nie wiem, czy tutaj trzeba przejść. Możemy spróbować. In Afghanistan, I smoked a cigar made of pony shit. Left my voice. It's a little horse. Juan Biuro Juana. Biuro Juana. Jakiś tam złom. Można pozbierać benzynka. Chociaż pogadajmy z nim. Want me to make you the best supremos and resolver weapons? You need depleted uranium. Lucky for you, Castillo has stashed his supply with the biggest guns on the island, his anti-aircraft cannons. When you got some of that sweet uranium, you can bring it back to my office, or to one of my associates. If you capture an FND base, a member of Team Juan will move in and give you access to my inventory. And don't forget, rank has its privileges. When Clara is kind enough to promote you, we'll be able to hook you up with better gear. Just have those pesos ready. Even in revolution, nothing comes free. And here's some advice, guerrilla to guerrilla. Have some fun, for fuck's sake. Die with a smile on your face. Mamy się zabawić? You'll be back. They always come back. Okej. Okay. 55 metrów i będziemy dzisiaj kończyć dzisiejszego gameplaya. No łatwo nie jest, ale zobaczmy, co nas tutaj czeka na tym kontynencie. Bo wyspę opuściliśmy. Tylko nie wiem, czemu tak mało mam FPS-ów podczas tych filmików. Shake the trees for guns, ammo, new believers. Castillo was surprised. Let's keep it that way. Welcome to Libertad, Danny. You can leave any time. What's the rush? Inspiring. Let's free Yara, shall we? O kurczę, tu są jacyś chyba heroldzi, tak mi się wydaje. Castillo controls all of Yara with soldados, slaves and blood. The capital is a stronghold. We take Esperanza, we free Yara. Best chance we got to weaken Castillo is to hit military targets like FND bases and checkpoints. But most important, we have to surround Esperanza and trap Castillo in his cage. That means targeted operations that will unite the revolution and make Libertad stronger. No nie wiem, co mam zrobić. I need you to recruit three groups in Yara to fight with Libertad. Each is waging war across Yara with a different piece of Castillo's empire, all controlled by his inner circle. In El Este, foreign invaders like Mickey Industries suck our resources dry, and Admiral Benitez defends Castillo's poison lifeline. But the old legends of 67 can help us turn the tide. They're hiding in the jungles of the highest mountains of Yara. Their greatest guerrilla, El Tigre, is waiting with open arms to help you bring them on our side. Then we have Valle de Oro. Not just the engine of Castillo's Viviro operation, but also his propaganda machine, run by his Minister of Culture, Maria Marquesa. But I have some old friends who can run our counter-propaganda campaign. Maximus Matanzas. They were the voice of the protests and can mobilize Yara's dissidents to fight for Libertad. They've gone dark. Last seen at a fort in Balaceras. We need to find them before Castillo's forces do. In Madrugada, we have Castillo's nephew, Jose.
A slave driver who forces outcasts to grow that poison Viviro tobacco. But the Montero family is waging war against Jose. They hate visitors, but I have intel on a mechanic who has a workshop in Costa del Mar. His name is Philip Arzaga, and he's their gatekeeper. If I were you, Danny, I'd start in Madrugada. We take back that tobacco with the Montero's help, and we gut Castillo's Viviro at the source. You just need to find this mechanic, Philly. I tak też zrobimy. I'll be here actioning targeted Libertad strikes against Castillo throughout Yara. Hang on. I'm going to get all these groups to sign up to Libertad by myself? How? Simple. You help. Any way you can. Yes. Ale tam jest roboty. Myślę, że sobie poradzimy. I zaczniemy od Mandruki. I'm an invader. I send a scout, then I'm not serious. With you? They get my best career without politics and bullshit. Just help. Libertad takes the capital, we slit Anton's throat, maybe drink his blood, etc, etc. Then he needs a walk. Viva Libertad, Efa! Yeah, yeah. Ładna jest ta abeczka. I'm not Clara's best guerrilla. You are. You're not listening. Translate one. The accent. Clara hides it best she can, but she was born rich. From a family of true Yaren she left behind. She can shoot, bleed, drink with us all she wants, but she can't hide the stink of the upper class. What's that have to do with me? You are an orphan, Danny. Poor, from the dirt. When they see you, they don't see politics. They see they have no excuse. She's using me. See? And you're using her right back. Do you want to kill Anton? See? Do you want to free Yara? Sure you do. But here's what Clara can't say, but you and I both know. You want this. You're a guerrilla. And for a guerrilla, the shit my pants rush of an ambush, the smell of sulfur burning your nostrils, it's fun. Don't worry. Your secret is safe with me. Okej. Co nieco pograliśmy, co nieco skumałem, możemy... Partyzancka ukończono operację, moi drodzy, teraz się dopiero zacznie. Ja bym tutaj podszedł na Madrugadę. Tu byłoby chyba najlepiej. Mistrzostwo, zrób to sam. Jakieś chyba krewetki. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, to już będzie wszystko w dzisiejszym gameplayu. Mam nadzieję, że ten gameplay wam się podobał. Troszeczkę było zamieszanie, ale ogarnąłem jako tako. Udało nam się wydostać z tej małej wyspy i zbliżamy się, już jesteśmy praktycznie na kontynencie. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapkę w górze. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Ja się z wami żegnam, więcej czasu wam nie zabieram. Do zobaczenia. Cześć, pa, pa.